Cześć, ja jestem Cypotworek, a to jest pierwszy tego typu odcinek na moim kanale i nie wiem jak on się przyjmie, a mianowicie jesteśmy sobie, słuchajcie, w Minecrafcie. Za mną jest Minecraft, no w sumie nie, to jest nic nowego, ale będziemy, słuchajcie, w tym odcinku, jak już widzieliście po tytule, otwierać 64 premium case'y na serwerze fastcore.eu, czyli na serwerze Megadrop i EasyHC, ponieważ w tych dwóch dziedzinach on jakby występuje. I słuchajcie, przede wszystkim tak, odcinek byłby normalnym odcinkiem, ale ja oczywiście musiałem dodać coś od siebie. I w pewnym momencie nagrania, ponieważ nagranie będzie w pewnych momentach przyspieszone, w jednych będę coś mówił, w pewnych momentach nagrania będziecie mieli, słuchajcie, kordy miejsca, w którym się teraz znajduję, gdzie są skrzynki, słuchajcie, za mną są skrzynki, wy je pewnie, nie wiem, czy je widzicie, czy ich nie widzicie, będą skrzynki. I słuchajcie, w pewnych miejscach właśnie pokażę wam te kordy w nagraniu, więc warto oglądać do końca. I będzie można zgarnąć wszystkie itemy, które dzisiaj wydropią mi z tych 64 premium case'ów. Więc ja już nie przedłużam i zapraszam was bardzo serdecznie do oglądania. Jeżeli chcecie następny odcinek z otwierania case'ów, możecie oczywiście zostawić łapeczkę. Jak będzie ich 120, to na pewno pootwieramy kolejny raz. Okej, słuchajcie, zatem otwierajmy nasze skrzynki. Okej, więc mamy tutaj 64 klucze oraz 64 skrzynki, tak jak mówiłem. Tutaj mam przygotowaną miejscówkę. Ogólnie tak wygląda mój ekwipunek w tym momencie. Ja mam go całego wyczyszczonego, wszystkie itemki są tutaj z niego, więc nie będę ich po prostu brał. Tu mamy dwie skrzynki, do których będę odkładał itemy. I miejsce, którym się teraz znajduję, będzie pokazane w pewnym momencie na ekranie. Więc warto oglądać, od razu mówię, że będzie to pokazane nie od razu, będzie to pokazane dwa razy. Dwa razy będzie pokazane to miejsce, pokazałem cztery, nie wiem po co. No dobra, zaczynajmy, słuchajmy. Słuchajcie, zaczynamy. No i ogólnie, jak widzicie, nie da się tego pominąć, jest losowanie. Losowanie trwa kilka sekund, słuchajcie, to jest naprawdę szybka sprawa. Ja w tym momencie właśnie zaczynam sobie otwierać. No i widzimy się już, jak w sumie otworzę ich gdzieś tak z połowę, myślę, że wtedy się zobaczymy. Teraz wam przyspieszę troszkę odcinek, ponieważ chciałem, żebyście zobaczyli wszystko, jak to otwieram. No, więc za chwilkę, znaczy będziecie mieli przyspieszone, no i ja za chwilę do was wracam. Będziecie mieli oczywiście bez kamerki, nie? Okej, słuchajcie, otworzyłem już ponad połowę case'ów. Jak widzicie,
Według mnie warto otwierać je, czy nie warto? No jak widzicie, bardzo dużo dropi z nich setów, więc przede wszystkim warto kupować je, jeżeli nie macie setów. Jeżeli brakuje wam setów, to oczywiście możecie je kupować, bo jak widzicie, bardzo dużo tego wszystkiego tutaj dropi. Niestety koksy i refile biorą mi się od razu do Ender Chestu, znaczy do depozytu, dlatego nie będę w stanie zobaczyć, ile tak naprawdę ich wydropiłem. Więc troszkę tu jest lipa, tu jest troszkę lipa, bo tego nie ogarnąłem, ale myślę, że i tak fajnie to widać, jakie mniej więcej itemy można z tego dostać. Jak widzicie, bardzo rzadko dropią miecze, miecz ani razu jeszcze mi nie dropnął. Dobra, słuchajcie, odkładamy pierwszą turę itemków do skrzynki, ponieważ ja ich, jakby to powiedzieć, nie potrzebuję. A, no oczywiście klucze potrzebuję. Klucze potrzebuję, dobra, więc odkładamy te pierwsze itemki tutaj, o proszę bardzo. I tak jak mówię, wszystkie itemki będziemy mogli sobie zgarnąć. Mi zostało już tylko 25 case'ów z tych 64 i ani jeden mieczyk mi jeszcze nie poleciał, diaksowy. A ten mieczyk diaksowy, z tego co wiem, jest on tutaj, słuchajcie, dosyć dobry w tej skrzynce. Musiałbym wam go pokazać. O, to jest ten mieczyk, jaki tutaj mam, czyli to jest Sharpness 6, Unbreaking 3, Fire Aspect 2, czyli naprawdę bardzo, bardzo dobry miecz. I naprawdę, kurczę, fajnie byłoby go dropnąć dla was, ale no, jak widzicie, leci mi niestety siano, dropę siano, kurde. No i ten mieczyk przeleciał niestety. Mieczyk to myślę, że jest taka kosa jakby. No i ogólnie, słuchajcie, mam nadzieję, że taka forma nowa forma odcinków takich, no takich luźnych w sumie, taka luźna seryjka z serwera z Fastcora po prostu wam się spodoba. Będę dosyć kreatywny w tych odcinkach, będę chciał wam pokazywać różne rzeczy, będzie przebijanie innych gildii, słuchajcie, będzie naprawdę wiele rzeczy w takich odcinkach, bo lubicie to oglądać, wiem po live'ach, że chcielibyście coś takiego. Na live'ach pytałem się was, czy chcecie coś takiego, żeby były takie odcinki na kanale, powiedzieliście, że chcecie, więc ja po prostu wam to zagwarantuję, że będziecie mieli, tak? No i słuchajcie, na czacie piszą mi, żebym nie otwierał, bo jest sklepa gildina. Ja niestety zacząłem już to otwierać, a że nagrywam odcinek, oni o tym nie wiedzą, moja gildia. W ogóle, jeżeli chcecie być ze mną w gildii, to zapraszam was na live'y. Na live'ach będę was dodawał do gildii na tym serwerze, więc naprawdę myślę, że fajowo. No i słuchajcie, zostało już tylko 14 case'ów, tylko 14 case'ów już zostało, bardzo szybko to leci, słuchajcie, bardzo szybko, nie spodziewałem się, że tak szybko, myślałem, że będzie dłuższy odcinek, w ogóle strutututu, a jeszcze ja wam tamto przyspieszyłem pewnie i teraz dopiero oglądacie tak naprawdę, jak otwieram te case'y, to już te ostatnie 25, tam już nie wiem, ile ich było, no to mi już zostało, już 11 case'ów tylko zostało, lecimy z tematem. Kurczę, naprawdę kurczę fajnie, no bo dużo setów wam wydropiłem, więc ktoś, kto tutaj przyjdzie po te itemki, będzie miał naprawdę fajnie dużo setów na, tak że tak powiem, jeszcze chyba trochę edycja trwa, więc można sobie grać, bo jeszcze nie jest końcówka edycji, więc jeszcze na fajną gierkę mu starczy. No jestem ciekaw, kto jest garnie, naprawdę jestem ciekawy, kto obejrzy ten film do pewnego momentu, w którym wrzucę ten. Oj, słuchajcie, mamy pierwszy miecz, słuchajcie. Kozak naprawdę, bo pierwszy mieczek z 64 case'ów, więc ktoś będzie miał też fajny miecz tutaj, bardzo mnie to cieszy. Ja ogólnie od siebie dołożę też kilka koksów i kilkanaście refili po prostu, żebyście po prostu mieli tutaj to, bo mi wszystkie refile, wszystkie koksy idą do tego, do depozytu, przez co nie dostaniecie ich, a chcę wam je dać, więc wiecie. Więc po prostu wam je podkładam zaraz na koniec, zobaczycie na koniec filmu. No i słuchajcie, ostatnie 4 case'y, czwarty case właśnie teraz się otwiera i uwaga! No, 16 diamentów, bardzo słaby drop. Zobaczymy teraz, co będzie. Liczę na mieczyk. O, kurde, no przeleciało. No, koksidła dropy, to też dobry drop jest, słuchajcie. Koksidła to jest bardzo dobry drop, 13 koksów mam. Zaraz mnie pewnie weźmie do, no, do depozytu, tak jak mówiłem. No i dobra, słuchajcie, ostatnia skrzynka w tym odcinku. I co dropnie? Uważam, że jest dirt, pewnie dirt, jak znam życie. A nie, koksidła, no dobra, słuchajcie, więc ja odkładam szybko te koksidła, żeby mi się one nie zestakowały. Odkładam wam tutaj to wszystko. Jeszcze zaraz podkładam kilkanaście tych koksów, żebyście mieli. No, tutaj macie kolejne itemki, tu macie na dwa rzuty, że tak powiem. Depozyt odpalę, pokażę wam. No, mamy 240 koksów, chyba przed odcinkiem miałem 200, więc 40 koksów myślę, że dropnąłem około. Myślę, że dosyć fajna sprawa, trochę wam ich tutaj podkładam, żebyście mieli, bo trochę tych koksów po prostu podropiło, a ja je po prostu wziąłem do Ender Chestu, że tak powiem. Znaczy do depozytu. Perły, czy perły dropiły? Nie, perły akurat nie dropiły, bo ciągle mam jedną. Dropiły refile za to, dropiły refile, więc refili podkładamy, żeby było, no żeby tutaj trochę ich było. Mam tych refili jeszcze troszkę, mam ich 380, więc generalnie
Jest okej, okay. Dobra, więc jeszcze raz wam tak wyjmę te refile, albo jeszcze dwa razy. Jeszcze dwa razy wam powyjmuję te refile, bo refile dropiły to naprawdę często na tym nagraniu, przynajmniej tak mi się wydaje. Dobra, słuchajcie, więc ja jeszcze sobie tylko tutaj uzupełnię to, co miałem, a mianowicie te koksy i refile, z którymi zaczynałem odcinek. No, więc tak jak widzicie, słuchajcie, w tej skrzynce mamy takie itemki, w tej skrzynce mamy takie itemki. Są to w miarę dobre itemki i myślę, że naprawdę wam się opłaca tutaj przyjść. Tutaj są jeszcze jakby takie bonusiki ode mnie w postaci TNT oraz główki, kilku bloków tych. Jeszcze wam może dołożę wam jeszcze, słuchajcie, 3 staki obsydianu ode mnie dokładnie wam 3 staki obsydianu. Jeżeli ktoś chciałby założyć gildię z widzów, to oczywiście będzie mógł to zrobić. Więc słuchajcie, ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie tego materiału. Jeżeli taki film w nowej jakby odsłonie wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, no i oczywiście wbijajcie na serwer. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!